Hej wszystkim z tej strony Diego po dość długiej przerwie świątecznej. Mam nadzieję, że tęskniliście. No to fajnie, tak jak obiecywałem. Zaczynamy z Isaaciem. Nowy run. Tutaj mam tak, Isaaciem serce matki na hardzie. To co mi kiedyś nie nagrało bodajże z tego co pamiętam. Lazarusem nic nie mam, Idenem nie mam i Magdalenką nie mam. Przyjąc dla relaksu bym sobie dzisiaj spróbował Idenem, a jutro możemy Magdalenką się trochę pomęczyć. Co mamy? Nie najgorszą prędkość strzelania, w sensie wykałaczki. I My Little Unicorn. No dobra, jedną tabletkę na start. Ładnie, health up się panie zapowiada. Obrażenia też tłuczemy, szczerze mówiąc. Nope. Ty kurwo. Niedomyta. Dual Spades. No, tego na razie lepiej nie używać. Generalnie, jeśli chodzi o tą przerwę, to do świąt, bodajże do 28 byłem pod Zakopanym. A później, aż do dnia dzisiejszego, byłem w Warszawie, na Sylwestra do znajomych. Ogólnie mi jakoś mówiąc, no to wolne zleciało, ale bardziej się czuję po tym padnięty niż to, przynajmniej po tym Zakopanym, bardziej niż to było wart. Ale pobyt w Warszawie był okej. Gumowy cement. Udaje się to, o, może być fajne, zwłaszcza na grupki przeciwników. Więc tak, o, kolejna karta. Teraz delikatnie ciula. Dobra, jestem menu, zrobię to tak. Two Diamonds. No ogólnie to chuja mi to dało. Miałem nadzieję, że to będzie jakiś, nie wiem, Joker czy coś. Dobra, już widzę, że te kulki będą robiły rozpierdol. To trzeba jakiś damage się podłapie. Nie. Dobra, to mi trochę uratowało dupsko. Zrobię to tak, dobra. Zdobaniem bomby na szybko, nie skręcaj tu. O, i secret. Dobra, pokój fajny, się przydał. Wow, nope, 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 nope. Mamy wszystko zwiedzone. Jeszcze nie. Generalnie jak byłem Zakopanym, to nie było źle. Na ilość alkoholu nie narzekam, mówiąc szczerze. Ale, że tak powiem, sama ludzka kultura w samym Zakopanym to mnie momentami rozwalała. Poczynając od kultury parkingowej, która, no jak sami wiecie, czasami potrafi wkurwić, zwłaszcza jak jest niepoprawna, nawet jak jest poprawna, powiem sobie szczerze. Tu Space. Dawał chyba tam dwa razy więcej bomb, ale już szkoda tego używać. Znaczy, tamte to był super secret room. To wracając. Wyobraźcie sobie, jedziecie sobie do Zakopanego, wiadomo, kawka, herbatka, coś przykąsić. Na parkingu strzelonym zaparkowaliście. Tam, gdzie teoretycznie ludzie pracujący tam powinni tam, powiedzmy sobie szczerze, zajrzeć na... To było tu w Diamonds, tak? Możemy od razu użyć. Ja później czasami tam zaglądać na samochody, kto gdzie parkuje i tak dalej. No to tak, wracacie sobie na parking. A tu nie tylko za waszą dupą, ale za dupą towarzysza obywatela obok. W poprzek stoi, raczej wzdłuż stoi, raczej na szerokość, no stoi samochód, raczej kurwa. Ty mi się tak już w język popierdzieli po tym dzisiejszym dniu. Krótko za dupą waszą i za dupą gościa obok, no zabarkodował was samochód i nie macie się jak ruszyć. No i teraz dylemat. Czy czekać? Czy dzwonić po wkrótce likwidowaną straż miejską? Czy mieć nadzieję, że jakoś policja się przewinie obok? No to wiadomo, się tam ojciec podlas do parkingowego, bo on nic nie widział, on nic nie wie. Mówi, że jak panowie chcą, to możecie sobie zadzwonić po straż miejska. No to dobra, my tak chwilę poczekaliśmy, tak generalnie ten niecały kwadrans. Ty już
podwkurwienie, o, kibów mit. No, mogło być gorzej. W sumie, jak uzbieram trzy kostki, no to akurat mit, bo jest przydatny. Ten biegający. No to wracając, jesteście trochę podwkurwieni. A tu nagle przychodzi babka ze sklepu, taka roztrzepana. No, przepraszam panów bardzo, ale ja na szybko tylko do sklepu. No dobra, ja tam siedzę w tym samochodzie, myślę. No, kuźwa, kobieto, szybko to nie było. No, generalnie ojciec, że tak powiem, kobiecie wybaczył, choć sam był, kurwa, podwkurwiony. No, o, ładnie. Generalnie wiadomo, jak niektórzy. Tak, zagadałem temu i temu za to, że zrobił to i to. Później były jakie to nie opowieści, Spectral Baby. Może być. A wiadomo, kobiecie się wybaczy, no nic się nie stało, nic nie stało, ale niech pani tam uważa następnym razem i tak dalej. No, w porządku, w porządku. Ach, no i wiadomo. To pierwszy temat z kultury, a następny... Iron Bar. Ogłuszanie, dobra, mi pasuje. Zwłaszcza, że mamy nie najgorszą szybkostrzelność, więc może często będą takie łezki wypadać. A druga sprawa... Wiadomo jak to z tymi... Gib na rynkach i tak dalej, nie? Daj pan złotówka, nie? No to dobra, był jeden przypadek, byli ludzie, że tak powiem... No, nazwijmy ich pielgrzymami, o! To będzie dobra nazwa, bo akurat zbierali na tą pielgrzymkę do... Gdzie oni zbierali? Chyba do Włoch, nawet nie wiem. Nie pamiętam. Byłem wtedy przed kawą, więc nie ogarniam. No i wiadomo, tam zbierali, no to dałem to, dałem te 2 złote, ojciec też chyba dałem sprzętaka. Dostaliśmy po obrazku, ja swój kurwa obrazek dałem ojcu. Bo ja tam generalnie takich pierdółek nie lubię. Już się tego nazbierałem za tych. Za dzieciaka w podstawówce, więc... No i dobra, tacy ludzie... Psia jego krew. Dobra, tacy ludzie, no dobra, żaden problem. Miły, coś tam powie ciekawego, życzy miłego dnia i tak dalej, no okej. Okay. Takim to akurat powiem wprost, jestem w stanie dać tych kilka niepotrzebnych drobniaków. Ale też wyskoczył taki jeden. Młodzian ciemniejszej karnacji. Jakąś taką łamaną polszczyzną do mnie mówi, że zbierają na operacje i tak dalej. No to dobra, ten patrzę do kieszeni, zostało mi, że tak powiem, chyba 2,50, co mi zostało z tej kawy. Co akurat sobie zamówiłem, bo akurat wlazłem z kosty, więc z kawą w ręce. No i mówię, więcej nie mam, masz te 2 złote. No i daj mi jakiś ten notes taki. No widzę, ludzie chcą się tam podpisywali. No to mówię, nie, nie trzeba, ja to nie chcę się wpisywać, wolę zostać anonimowy. A może jest te 10 złotych? Ja już tak biorę oddech. Pierwsza myśl, kurwa, nie dość, że pata łachowi dasz, to jeszcze może 10 złotych jeszcze. A to mówię, nie mam, przed chwilą wydałem na kawę, a może się znajdzie. Mi już się nie podskoczyło. I krótki komentarz, jak kurwa, nie chcesz tych 2 złotych, to oddaj. Moment się zwinął. A to jest po prostu... Powiedzmy sobie szczerze, chujowe. Wy akurat... Dobra. Dacie z dobrego serca te 2 złote, bo zbierają na operację, bo powiedzcie sobie szczerze, więcej nie macie, nie? A chcieliście sobie poprawić dzień jakimś takim pseudo dobrym uczynkiem. A chuj, jeszcze was prosi o więcej. No po prostu nic tylko takiego jebnąć. Dobra, rozumiem, zbiera na... Znaczy wątpię, że zbiera na operację, bo tam cała jego rodzina widziałem, że zbierała na operację później. A chyba matka sprzedawała perfumy. Nie, żebym był jakiś rasistą, ale powiedzmy sobie szczerze, tak to wyglądało. No i po prostu może chuj strzelić z takimi. To się mówi, lubię gnój, ale w kubkach, ale... O, ładnie. Demark. Za jedno serducho. A wiemy, że w rotacji mamy health up bodajże. Dobra, czemu by nie? Nieznana tabletka. Dobrze się zorientowałem, że pomyliłem klawisze. Tears up. Health up. Health up. Speed up.
Kuźwa, jakie my mamy szczęście. Niby na jeden, ale tabletki zajebiste nam się trafiły. Dobra, schodzimy niżej. Co mamy? Cavesy teraz chyba. Caves 1. Ile mamy? 8 minut. O, czemu wolę to niż ten róg? Tak powiem, miotana bomba co 3 pomieszczenia. A z czego patrzeć? No niestety mam tylko jedną. Damy sobie taką mapkę. Czarne serducha, do którego się za Luja nie dostanę. Tak na razie. Ale wracając z takimi ludźmi, którzy prosili was o jakąś kasę, no znając Polskę, znając ten kraj, to nie tylko ja miałem takie przejścia, czyli przejścia, no, które nazywałeś przejściami, ale takie sytuacje, nie? Chcecie, możecie się pochwalić w komentarzach. Kto, że tak powiem, ma śmieszniejszy... Kto miał, że tak powiem, albo bardziej przejebaną, albo śmieszniejszą sytuację. No, czasami idzie się tego pośmiać. Zwłaszcza z przypadków cudzych, tak jak, no... W moim wypadku pewnie... Mam nadzieję, że ktoś się przynajmniej zaśmiał. Teraz takie proszenie o oklaski. Ale... Dobra, serducho ładnie. O nie. Pierwszy champion. A na szczęście nie jakoś specjalny i groźny przeciwnik. Bomba. Jak dla mnie bomba. Potem jeśli chodzi o ludzi na ulicach, to na pewno każdy z was miał taką sytuację, że wstajecie rano w ogóle niechętni do życia. Macie w ogóle brak chęci nawet do rozmawiania z kimkolwiek. Po prostu chcecie zrobić swoje, skończyć ten dzień i położyć z portem do łóżka, no to... Też tak jak wkrótce miałem w Warszawie w Tempiku. Że wiadomo, taki przyłożę padnięcie do tego Tempika, też tam jakieś tam pierdółki kupić. I se prezent wybrać. No i tak. Biorę, idę tam do kasy, nie? A tu nagle sprzedawczyni zaczyna rozmowę. Na temat tego artykułu, że o, fajnie, tak dalej, jeszcze mam, no tak. Dobra, też walę, uśmiech, tak dalej, staram się pogadać chwilę. Pomimo, że no, nie miałem ochoty do gadania, to jakoś kobieta mi trochę poprawiła dzień. Z czego wątpię, że to ogląda, ale serdecznie dziękuję. HP up, tears up, shot speed down. Dobra, shot speed to nas nie boli specjalnie. Ale latanie nas trochę ustawi. Demon Wings. Dobra, ze zdrowiem nie mamy tragicznie. A to, że mamy, jak już mówiłem, HP up w rotacji tabletek, no to... Przepraszam, uciek herbaty? Nie ma, stara, dobra, słodka English breakfast. A tak najgorsi są ludzie zbierający kasę na ulicach. No bo dobra, ja tam powiem wprost, czasami lubię tam dać lockdown. No zagiebiście. Bo czemu by nie? No w sumie możemy tutaj wejść. Bundle? Humbling bundle. No to dwa w cenie jednej, że tak powiem. I trochę władujemy. Bo czemu by nie? Nam się przyda. No, już się zacięło. W ogóle w tym odkładanym mamy taką biedę, że aż huczy. Gdzie moglibyśmy mieć sekretny pokój? Wejdziemy tu i gebniemy tu. O kurwa! Zajebiście, to było zajebiste. Kurwa, to było tak miodne i bezcenne przeżycie. Czuję się świetnie. A! It's good for you. Kurwa. Idziemy po to czarne serducho. Kurwa, który debil by myślał, żeby głowa Boba się odbijała od ścian przy rabercemencie? Kurwa, no. Aż mnie to boli.
boli mnie, że tak powiem, jak ty, który byli na Yukonie, ten dzieciak. Właśnie, był ktoś z was na Yukonie? Chcecie, możecie się pochwalić, jak to wyglądało, bo czemu widziałem tylko fragmenty z tym dzieciakiem, który miał wyzwanie. Ale z tego, co widziałem, podniósł niektórym osobom ciśnienie. Nawet z tego, co widziałem na tych filmikach, nawet Ator miał go dosyć. Ator w ogóle, no, nie wygląda na osobę, która się często denerwuje, powiedzmy sobie szczerze. Koło fortuny. Bo fortuna kołem się toczy, a my zjebaliśmy i użyjmy tego przedmiotu. Mogę, że tak powiem, to odwołać? Mogę to odwołać. The World! To działa na tym? Jasne, że nie. Bo po co? Jesteś Diego takim świetnym graczem, że takich pierdół nie potrzebujesz. Jak mapa. O, tych nie cierpię. W ogóle ich prędkość rzutu jest po prostu tak przerąbana, jeszcze rzucają po skosie patałachy. Parodia Super Meat Boya. Dobra. To już się szumą zgubię po tej mapie. Dosz. W sumie będziemy mogli... Psiakrę. Do tego pokoju z tą maszyną na grze później jeszcze podejść, którą zespawnowaliśmy. Najpierw pająki. Pająki przede wszystkim. To jest największy wrzut na dupie w tym pomieszczeniu. I nie tylko. Hierofant. To nie były niebieskie serducha. W sumie, jakby coś powiem, drogę ucieczki, a konkretnie wylecenie na środek. A, czasami Devil Room ratuje dupsko. Kurde, ale z taką szybką strzelnością. Może szczęście mamy niskie, powiem sobie szczerze, ale widać, że ogłusza tych przeciwników. O. W sumie i tak nam to jest średnio potrzebne. Bo i tak kluczy mamy dość sporo, ale... Może się trafi jakiś... kluczowy żebraczek. Otworzę w końcu ryj. Byłbym wdzięczny. Dziękuję. Dziękuję, proszę o więcej. Co my tu mamy? Aha. Kuźma, jak nazwać? Jak niechodzący, to stacjonarny. No... ryło. Powiedz A. Dobra, jeszcze jeden. Kurwa. A na szczęście czarne serducho już go rozwaliło. By spieprzać. Psiakę. By żeby nie stracić czerwonego. To jest priorytet. Tu jakaś tabletka. Lockdown. Nie dziękuję. A wezmę sobie to. Szczególnie wracając na szybko do tematu Zakopanego. Jak byłem te 5 lat temu bodajże, to wszystko tam się wydawało większe, te krupówki i tak dalej, bardziej jakoś klimatyczne i tak dalej. No, jak akurat byłem w Zakopanem, to śniegu, powiedzmy sobie szczerze, nadupiło trochę. Zwłaszcza jak pierwszego dnia, później trochę stopniał. Tu mamy kamyk, ale później, że tak powiem, śniegu się trochę odzyskało. Więc klimatycznie nie było źle, ogólnie jak na święta nasze polskie, mało brakowało, bym pokój ominął, tak go rozdupić. No ale jakoś te krupówki nie to samo. Tak jak pokazują w telewizji i tak dalej. Revenge Fly. Nie wiem, co to jest, a to jest zwykły Caves 2. No, żaden XL. Ale było całkiem fajnie. Ale, no, pamiątek z napisem Zakopany nie kupowałem, powiedzmy sobie szczerze, bo to... się... nie wiem jak niektórzy, ja akurat z tego wyrosłem, już taki pierdółek do... kurwa... kupowania. O! Wlatuje to na przeciwnika. Czy jakbym się tutaj ustawił, mógłbym teoretycznie... sobie pójść na kawę, o! Dobra. Nie ma co czasu marnować. Pomożemy tym, muszę mu wpierdolić. Damy radę? Tak, damy radę. Matchbook, Evil Up. Darmowe bomby. O, i taki póki mi się pasuje, ale jak będzie jakiś Dead Cat, to... Nie, o, pająki. Troll bomba. I pająki.
Czyli w tym Devil Roomie nie było nic specjalnego, szczerze mówiąc. A to rozgrywka jedyna całkiem fajnie nam podlazła. O nie. Tylko nie wy. Tylko nie wy. Może się chłopie najpierw skup na jednym, żeby jednego wykończyć. Zamiast się pakować na resztę. Brać do japy więcej niż przełkniesz. Czyli 4 serduchy na raz. Które mają monopol na te maski. Anonymous w wersji atakowej. Jest nas wielu. Dobra, żwane te maski z dwojga złego. Dobra, nie wiem dlaczego ten patałek nie zginął. Nie wiem jak to jest z tymi krzyżykami. Warto stawiać na tym bomby, czy nie warto? Chyba nie. Bo niektóre są, że tak powiem... O! Cubot mi go fajnie rozwalił. Nie naczekam. Tak to miałoby w opryju. Właśnie nie wiem, czy niektóre są tylko dla ozdoby, czy wszystkie są dla ozdoby te krzyżyki na ziemi. Przynajmniej mi się wydaje chyba w jednej pierwszych rozgrywek, kurwa. Jak grałem, to mi się wydawało, że z jakiegoś z tych krzyżyków coś wypadło. Ale no pewności nie mam. Może się jakoś na wiki sprawdzi albo... Będę pierdolonym leniem i poproszę, żebyście napisali w komentarzu, czy z tych krzyżyków coś wypada. A jak napisaliście, a ja tego nie pamiętam, to... Przepraszam. W ogóle nie mam pamięć, jak słyszałem w stronę. Czym ty jesteś? Trójka. Co daje trójka? Wiki. Tego teraz będę musiał wejść. Albo wejdziemy przez tego, przez Google'a. Bo zakładki już mam z przedmiotami normalnie otwarte, ale... Bind Isaac Rebirth Wiki. Dice Room. Dice Room. Trójka daje rerolls all pickups for entire floor. Nie zmienia skarbu w pokoju i dropu z bossa, czyli itemu z bossa. Dobra, najpierw otworzymy ta skrzynka. Dobra, Begar wziął mi to. Coś wyrzucisz? Nic nie wyrzucisz. A teraz coś wyrzucisz? Nic nie wyrzucisz. Dobra. Generalnie może być. Nasze moc, jeśli chodzi o... No, to przydługie wolne. No generalnie bardziej mi się podobał pobyt w Warszawie. Jeszcze się wlazł do mojej ulubionej knajpki. Jeśli ktoś jest z Warszawy, to... Nie wiem, czy kojarzycie, przy Dworcu Wileńskim, jak się idzie w stronę Starówki bodajże. No tam w stronę centrum bardziej. To tam po drodze... jest jakaś knajpka blisko wschodnia. Całkiem niskie ceny, mam leg up. Wracają całkiem niskie ceny i da się tym najeść. Nie to, co w niektórych knajpach, że płacicie, nie wiem, 200 zł, a dalej jesteście głodni. Nie. To jest na szczęście taka knajpa, że... Ja na przykład ostatnio zamówiłem... filet z łososia. Jest to dość niemały, nie powiem wam wagowo. I frytki. Powiem wprost, że sam miałem problem to zmieścić. No bo... No w ogóle oni mają... No typowa kuchnia blisko wschodnia. Też tam było antrykot jagnięcy, ale antrykot tam jest zarubisty, on się po prostu rozpływa w ustach. Steki, nie steki, wołowiny różną, udzie z barani, jak możecie. A chyba za, nie pamiętam, za kilkaset złotych, chyba, nie wiem, czy nie za 300, za góra 400, to możecie chyba kilka dni przed zamówić całego pieczonego barana. I to nie z brzucha do tego. Tego jeszcze nie próbowałem. Kurwa. Knajpka się nazywa Cider... Nie pamiętam, jakoś tak. Ona jest właśnie niedaleko Dworca Wileńskiego, więc... A zaraz obok też od nich, pod tą samą nazwą, mają praktycznie kebaba. Wiem, co kto lubi.
Jeśli chcecie skoczyć z dziewczyną, ona ma ochotę na coś bardziej wyrafinowanego, a wy na zwykły kebab, to ona pójdzie tam, wy pójdziecie do, że tak powiem, w cudzysłowie lokalu obok. A też fajny klimat, miła obsługa. Teraz ostatnio bodajże była nowa kelnerka z Czech. To się jakoś po prostu samo rzuciło w słuch. Siedzi się, czeka na żarcie, a tu dobry dzień. Ale sympatyczna działuszka. No, tylko trochę pomieszało z zamówieniem lekko. Czy chcemy to? Może być ogólny rozpierdziel. To wygląda dość boleśnie, a jak strzelamy z tego? Ja bym spróbował tego Wiggly Worma. Nie będę musiał tak dokładnie celować. Poświecimy dwie bomby. Żeby tu wejść, bo czemu nie? Ej, pokój jezaka i obszerne łóżko. Okej, okay. Zejście niżej, ale z tego nie skorzystamy. Bo liczę jeszcze na jakieś przedmioty tutaj. Że tak powiem, no wolę się móc sam pokonać mamuśki i dosadzić jakiś przedmiot na koniec. Może być chujowe, ale warto, że jakiś przedmiot będzie. Tak na logikę. Jeszcze a propos z Warszawy. Ktoś z was był na Yukonie? Możecie napisać w komentarzu. Muszę móc... Jestem ciekaw, jak to tam wyglądało. Bo ja tam widziałem co najwyżej... Przepraszam. Muszę się łyknąć herbatki. Widziałem fragmenty właśnie z tym grubym dzieciakiem, to tyle. Nie wiem, może się powtarzam, ale... Podobno imprezka fajna, z tego co niektórzy pisali tam na fejsie i tak dalej. The moon! To the moon! Psia krew. No! Brimstone'ą mówimy nie. Brimstone jest fajny, ale jak tylko my go mamy. Co nam wyrzucisz? A, w sumie rację, zapominam dawać mu tą kasę. A nie miałem jeszcze pokoju, że tak powiem, z nagrodą. Za moje trudy. Więc... Skoczymy. A, wleziemy. Co my tu mamy teraz? Mini the chest. Purple heart. O, z tym naszym szczęściem to... Nie wiem, czy nam właśnie wypadł... A, ten mały pewnie wyrzucił. Bo jakąś kasę pewnie zebrał. Ogólnie... Mały jest takim użyteczny. Dobra, wejdziemy, sprawdzimy. No, mogło być lepiej. I sprawdzimy. Tak. A jeśli tu nie będzie, to może tu. Nie maluję. A to marenę nie wleziemy. Tych... Co mnie jebło? Nie wiem, strzelił kosią, bo nie zauważyłem. Do tamtego ogniska wolę nawet nie lecieć. A, czyli krótko mówiąc, jakbyśmy nie mogli latać, to mielibyśmy troszkę przerąbane. Znaczy, w tym sensie, że trzeba by się trochę nagimnastykować, żeby tamtego larwala zdjąć. No, obu pokuszonych. A teraz gini, ścierwo jadzie. Idźcie w cholerę. Nikt was nie lubi. Może tu wleziemy. Butelka tabletek. No, Szymon, chyba bardziej by się przydało nam niż głowa Boba. Szymon, mam skontakt. Health up. No, Szymon, trochę mi zasłoniło achievement, ale... Bierzemy. Bierzemy kartę. Bierzemy to. A tam tu serducho już nas nie stać. A do donacji tak już nie wpłacimy, bo się zacięło. O, i to mamy pokój.
końcu. No, 26 minut. No... Szał dupy nie urywa, ale... You feel blessed. Właściwie, co konkretnie robi Mitra? Mitra... Itemy. Poszukiwanie. Mitra. Grants a chance of converting any red hearts pickups into soul. A, czyli zamienia, czyli zwiększa szansę, że czerwone, jak będą dropić, to będą zmieniały się w soul hearty. No, w sumie nie najgorzej. Kurde, obrażenie mamy nie najgorsze. O, bo tam zobaczymy za Secretosem, ale może nie z tej strony, bo tam ognisko, a tam w ogóle nie wleziemy. Tak, idealnie. Idealno spierdzielona bomba. Dobra, jedziemy do mamuśki. Procent wynik czasowy nie najgorzej, ale no na boss rush room i tak byśmy się nie załapali. C'est la vie. O. Grid moja kasa, którą niechcący zebrałem, bo miałem zostawiać młodemu. Co to jest? Nie znam to, bo jakaś się boję. Are you a wizard? God damn it, Leroy! Two of clubs. The fool. The moon. Nie wiem, czemu ja bym trochę poczekał z tym. I może rozwalił kilka czach w międzyczasie. Co ja kurwa zrobiłem? Pomyliłem oczywiście klawisze. Brawo, kurwa, Diego, order ziemniaka dla ciebie. A teraz weź to chuj swoje jeszcze traf. Bo jesteś czarodziejem. Dobra, już nam przeszło. No, przyszedł mój niedokarmiony kot. Ogólnie pozostawiać komuś mieszkanie na czas waszego nieegzystowania w danym mieście, no to to jest tragedia, zwłaszcza powiem wprost, nie zostawię chyba już kota nikomu z rodziny, w ogóle mieszkania. Po tym powrocie wchodzę do mieszkania, nie dość, że lekki syf, nadeptany cały przedpokój, to wchodzę dalej, kot mnie wita zachrypniętym głosem, trochę zmartnięta. Patrzę, ani wody, ani suchego żarcia. Ona no, suche to... Wow. Co to było? Miskę suchego to ona zjada w przeciągu 3 dni. Jak jest głodna, naprawdę głodna, to przez 2 dni zje no taką zwykłą miskę. Nie wiem jak to określić. Taka mniejsza miska dla kotów. Ona taką miskę w przeciągu 2-3 dni zdąży zjeść. Ale że... A, jeszcze na wodę ma taki dyspenser. Trochę jak w cudzysłowie chomik, tylko z buteleczki przelewa się od razu do miski je. Kurwa. No to wyobraźcie sobie, ile ktoś musiał do niej nie przychodzić, a miał ktoś przychodzić codziennie, że kot ani nie miał żarcia, ani suchego, ani nawet saszetki przez kilka dni, to było widać. A najgorsze było to, że kurwa w misce na wodę było sucho, po prostu jak... Nie wiem. Nie mam porównania, bo jestem dzisiaj tak wkurwiony i zmęczony po podróży. No ja powiem wprost, przechodzę do domu, nie wiem, że zmęczony, bo jeszcze po pobycie w Warszawie, przyzwyczajony do tamtejszych, no, pociągów, raczej pociągów, autobusów i tramwajów, gdzie jeżdżą co 15 minut, nawet święta czy Sylwestra. A u nas, no, raz na godzinę dzisiaj był autobus, który miał akurat z dworca w Katowicach. Chodźcie, zostaw mój kubek z herbatą, dobrze? Dziękuję. To jeszcze przychodzę zmęczony. Na głodniaka. Przychodzę, kot zakrypnięty głos. No dobra, się uczy się, kot mnie podwitał i tak dalej. Help up, to też się cieszę. A tu przychodzę do kuchni, kuźwa. Kot bez żarcia. Jeszcze płyta winylowa od Elvisa. Opakowanie było w śmietniku. To papierowe z winyla, więc też się nie potrzebuję wziąć tą baterię, prawda? Chyba przypomnij klawisze.
feromony. Dobra, na wszelki. Teraz się napierdalajcie sami, co wy tego nie zrobicie, bo jesteście. No, nie tym rodzajem przeciwników. Które spierdolimy. No i w ogóle kot niedokarmiony, głodny, zmarznięty. Teoretycznie powiem wprost, nawet kota mógłbym wziąć sobie do tego zakopanego i tak dalej, ale po primo by w tym samochodzie mnie chyba zjadła. Bo ona jak już ma jechać 10 minut do weterynarza, to prawie rozwala klatkę. Lata przerażona, nie wie co się dzieje. A co dopiero, nie wiem, ponad 2 godziny do Zakopanego. Jakbym jeszcze do Warszawy z nim jechał, kurde. No powiem wprost, kiedyś, bo się planuję przeprowadzić ogólnie do Warszawy, to kiedyś będę musiał z nią jechać, no to nie wiem, kiedyś was poproszę może o radę, jak to zrobić, bo to jest, no taki, powiem wprost, jak mi się nudzi, to lubię, że różne pierdółki planować, więc takie lekko dziwne zajęcie. Ale tak, no, wtedy się może do weterynarza po jakieś, nie wiem, tabletki uspokajające czy coś. Dobra, ogólnie, co by mogło go tutaj wpierdzielić? Cube of meat, do something. Dziękuję. Nie wiem, poczuli, ja dalej zbieram tą kasę, zamiast temu małemu dawać. Gówniany przeciwnik, strasznie gówniany. Kurwa, gówno! A mi już się zdrowie kończy. A było tak pięknie. Health up. No, też mi się odciula potem trochę po tym health upie, ale powiedzmy sobie, jeszcze bardziej mi się przydało, kurwa, jakieś leczenie. Powiedzcie, że tu będzie jakiś secret. Proszę. Super secret. Czerwone serducha pokoju. Tu secret. Chcę zdrowia. O więcej nie proszę. Kurwa! Tu na pewno nie będzie secreta. Ale i tak walnę bomby, bo nie stać. Gdzie jeszcze może być secret? Super secret. Super partia, kurwa, cokolwiek. Dajcie mi secret rooma. O. Dobra, bier tą kasę, wyrzuć mi serducha, jak najwięcej serduch, młody, proszę cię. Klucze. Nie, dobra. Nie, tak. Gratujesz mi dupsko, młody. Jeszcze te skałki teoretycznie możemy naruszyć. Dla serc. Chujnie serc. Tu nie ma nic. Generalnie możemy trochę się poszwędzać tutaj, więc mając nadzieję, że będą te skałki z sercami, albo w ogóle serca w pokoju. Kurwa, pijawki. Wszystko tylko nie pijawki, ja was proszę, kurwa, już straciłem serducho. Taki piękny run, Diego, nie spierdol tego. Jest tak pięknie, kurwa, klucze. Nie chcę kluczy, kurwa, jeszcze laser, kurwa. Ja pierdolę. Full health chciałbym, nie speed up. Chuj mi ze speed upa. Ale wezmę. Feromony. Pierdolcie się. Zezrijcie się nawzajem. Tylko o to was proszę. Pomogę wam nawet. Serducha. Nie kurwa, bo po co? Jesteś głupim ścierwem, Diego. Nie dostaniesz serc. Chuja. Nie zapłaciłeś abonamentu do radiowo-telewizyjnego. Choć kurwa nawet telewizji nie oglądasz. Daj mi serducho. Pierdol się. Bierz tą kasę, daj mi serducho. Jesteś cfelem. Robisz to specjalnie. Kurwa. Serducha? Nie. Nie, jeszcze oni strzelają, kurwa, nie. Weźcie ich ode mnie. Cokolwiek, tylko nie oni. Serducha, kurwa. Klucze. Tears up. Teraz walczę o życie. No ja pierdolę, jeszcze bombermany. Co mi z bombermana?
Weźcie się sami rozjebcie, tylko o to was proszę. Rozjeb kolegę. O! Ciuldup. Ładnie. Nie. Pierdol się. Chuj mi, Mr. Boom! Chuja z Mr. Booma. Nie wiem, dajcie mi cokolwiek. Serducha z tych kamyków. Serca! Grom jej serce, daj mi serce. Serducho. Kurwa. Kurwa. No ja pierdolę. Bądź tu jakiś super secret. Serducha. Kocie, nie ociera się klawiatura, jakbyś mogła. Nie, niech to się tak nie skończy. Taki piękny run. Serducha. Kurwa, co mi sami scheda? Co mi kurwa po tym? Kurwa! Co to było? Ja pierdolę. Zabiję się bombą. Kurwa mać. O, sztyw mordę, a było tak pięknie. Taki kurwa zajebisty run. A, tyle obrażeń, tyle zdrowia, nie musiałem wszystko zjebać. Ale powoli będziemy, mam nadzieję, że wracać do jakiejś kondycji, jeśli chodzi o granie. A póki co wam życzę miłego wieczoru. Dzięki jeszcze raz wszystkim za uwagę. Na razie, hej!